firmie mamy w sumie kilkanaście różnych gildii związanych z konkretnymi technologiami, czyli na przykład Java, .NET, ale też takich ogólnych typu security albo data. Gildia zajmuje się taką technologią od początku do końca. Organizujemy spotkania takiego community of practice, czyli organizujemy osoby, które chciałyby coś przekazać i osoby, które chciałyby się czegoś ciekawego dowiedzieć i przy okazji trochę się pointegrować, na przykład przy pizzy albo piwie. Przy tego z takich naszych standardowych aktywności wydajemy newsletter, opiekujemy się radarem technologicznym, gdzie patrzymy, co się zmienia w technologiach, co jest nowego, co warto używać, a czego już nie. Też czasami chwalimy się tym radarem przed naszymi klientami. No i trafiają się różne takie niestandardowe aktywności, na przykład ostatnio mieliśmy nasz pierwszy hackathon, gdzie opracowaliśmy w sumie, mieliśmy trzy różne zespoły, które zrobiły trzy fajne aplikacje i było dużo zabawy i fanu przy tym. Guildmaster jest trochę takim klejem między tymi wszystkimi osobami w gildii, a mamy ich tam 60 w tej chwili ponad, plus całym tym światem zewnętrznym, czyli innymi gildiami, właśnie tymi innymi działami firmy. No i często jest tak, że cały czas ktoś tam coś od nas drobnego chce, więc zarządzanie czasem jest tutaj też ciekawym aspektem tej pracy. Bycie guildmasterem jest takie, czy też koordynatorem gildii, zależnie od definicji. Jest to fajne, że można spotkać dużo takich zaangażowanych osób, powiedzmy. Można też poznać trochę działanie firmy od różnych aspektów, czyli jak się łączy tam employee branding z salesami, z HR-em, z rekrutacją, jak te procesy tam sobie przebiegają, no i tak trochę się do tego podłączyć i zobaczyć, jak to działa.